Czy to, że teraz tak odpoczywa, to efekt tego, że taki zmęczony po wyjściu pierwszy raz na wybieg? Dzisiaj 27 kwietnia, ale to jest dla nas ważna data. Pierwszy dzień próbowaliśmy, jak zachowuje się nasz Diego, nasz tygrys na wybiegu zewnętrznym. Tak, on teraz odpoczywa właśnie dlatego, bo tyle emocji było to dla niego. Równie dużo emocji dla nas było, bo nigdy nie wiemy, jak się taki zwierzak na wybiegu zachowa. Zachowywał się bardzo spokojnie, próbował nawet kilkakrotnie podejść do szybra, żeby wyjść na ten wybieg, zanim się zdecydował. Ale w końcu się udało. Nie zapuszczał się zbyt daleko na wybieg jeszcze, ale już próbował taki rekonesans robić i oglądać, co jest w jego najbliższej okolicy. Osiągnęliśmy jeden cel, który nam przyświecał, mianowicie utożsamia miejsce, gdzie jest teraz, czyli ten wybieg wewnętrzny plus klatki, jako ten swój azyl, czyli to miejsce, gdzie bardzo chętnie wraca, gdzie właśnie spokojnie może sobie wypocząć i teraz, no to jest jeszcze dzieciak, ja to powtarzam cały czas, to jest 2-letni tygrys, on jest jeszcze emocjonalnie taki, jeżeli możemy o tym w ogóle mówić, niedojrzały, musi odreagować, a najlepiej się odreagowuje właśnie przez sen.